tam na wspólnym filmiku z serii Zrób to sam. I dzisiaj pokażę wam taką, właściwie podam wam taką podpowiedź na to, jak zrobić kalendarz adwentowy dla psa. No bo nie będzie to zupełnie takie, jak zrobić, ponieważ ja to pokażę wam tylko, jak zrobić to ze zwykłego kalendarza, a nie dam wam jakiegoś zupełnie nowego pomysłu, jak to zrobić. Więc możecie kupić taki zwykły kalendarz dla ludzi z czekoladkami. Najlepiej poszukać jakiegoś takiego najtańszego, żeby za dużo nie wydać na to. Ja na przykład kupiłam taki w Tesco i on był jakoś za 5 zł chyba, ale w innych myślę, że marketach też są różne tanie. I tutaj, jak macie tą zaczepkę, ja tutaj sobie już odkleiłam, no to właśnie w ten sposób sobie odklejacie. I w środku macie taki cały szablon z tymi czekoladkami. No i tu macie te okienka. Są te okienka, które tak jak widać ponumerowane, do których pasują te czekoladki i po otwarciu właśnie można je wyjmować. Dlatego tutaj jak wyjmiecie to, to jest ten szablon i możecie sobie powyjmować te czekoladki i zamiast nich włożyć smakołyki dla psa różne. Wyjąć wszystkie te czekoladki, włożyć smakołyki dla psa i zamknąć i tu taśmą to potem zakleić. Tak. I potem z powrotem zakleić, jak wyjmujecie te czekoladki. I właściwie kalendarz będzie już dla psa gotowy. Już wyjęłam z kalendarza czekoladki. Tu mam cały ten szablon taki. I teraz można powkładać w to smakołyki dla psa. Jakieś różne w zależności jakie macie. Musicie wybrać tutaj takie małe, żeby się w miarę tutaj mieściły. No nie będę uzupełniać teraz na filmiku wszystkiego, żeby filmik nie był za długi. Mamy tą pralinkę. Ciasteczko chyba akurat się nie zmieści, ale można zawsze przełamać na pół i dać też połówkę włożyć. Albo jakieś inne. W ten sposób można uzupełnić cały ten kalendarz różnymi smakołykami dla psa. Ja sobie później już poza filmikiem cały uzupełnię. I wkładacie to wszystko do środka. I później tutaj zakleicie. I jest już właściwie cały kalendarz, będzie wtedy gotowy. Więc to jest tylko taka podpowiedź dla was. No jeżeli filmik taki wam się krótki spodobał z takim właściwie pomysłem, to kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. A jeśli jeszcze chcecie, aby wasz kalendarz wyglądał bardziej tak jak kalendarz adwentowy dla psów, to możecie poprzyklejać różne jakieś drobne ozdoby typu łapki psie albo coś innego narysować lub przykleić. Możecie to w różny sposób, żeby bardziej wyglądał to takie kalendarz dla psa, a nie dla ludzi.